I znów, proszę Państwa, w Okis TV Izabela Duchnowska. Dzień dobry, witam Państwa. I Marek Sztark, czyli Dolnośląskie Laboratorium Kultury. Taka mała komórka w Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu, która mocno się angażuje w całym regionie i już sami nie wiemy, w co ręce włożyć, ale wciąż pracujemy dla Was i dla całego regionu. No i co w najbliższym czasie? Z bardzo dobrych wieści. Wracamy do naszej współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca i rozpoczynamy w tym roku cykl z klasyką, czyli z jazzem przez Polskę. I od razu z grubej rury, ponieważ jest kumulacja wydarzeń na Dolnym Śląsku, klasyka z prawdziwego zdarzenia na najwyższym poziomie i to w wielu dolnośląskich miastach. I zaczynamy w ostatni weekend marca i serdecznie wszystkich zapraszamy na, uwaga, aż 4 koncerty. Na 3 koncertach wystąpi wspaniały pianista, który potrafi też w taki sposób humorystyczny podejść do sztuki, do muzyki klasycznej, czyli Waldemar Malicki na fortepianie. Koncerty będą pierwszy 24 marca w Złotoryi, drugi koncert 25 marca w Lwówku Śląskim i 26 marca w Olszynie. I tutaj podam od razu tą Olszynę z godziną, godzina 17. Dlaczego ta godzina? Bo tego samego dnia mamy drugi koncert innego artysty. Tak. Marek, opowiedz o tym koncercie. Martin Garcia, który był laureatem trzeciego miejsca konkursu chopinowskiego i który jest rekomendowany przez Elżbietę Penderecką, twórczynię już 27 Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena, będzie gościł na Dolnym Śląsku, będzie dawał swój popis w pięknym miejscu, w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. I takim mocnym, powiedziałabym, akcentem rozpoczynamy ten tegoroczny cykl z klasyką i jazzem przez Polskę. Będzie jeszcze, oprócz tych 4 koncertów, będzie jeszcze 20 innych. O tych kolejnych będziemy oczywiście Państwa informować. Natomiast jeszcze w tym roku, na sam koniec marca, chcemy zaprosić wszystkich na kolejne szkolenia dla kadr kultury, które sobie nazwaliśmy dobre praktyki na trudne czasy. I co tym razem? To Marek, opowiedz. Zaczęliśmy od szkoleń na temat bezpieczeństwa i tych wszystkich problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dla publiczności, dla uczestników, dla również artystów podczas wydarzeń masowych i nie tylko, takich, które są organizowane przez podmioty kultury na Dolnym Śląsku. I to szkolenie cieszyło się wielką popularnością. Tak. Mieliśmy więcej chętnych niż miejsc. Zdecydowanie więcej chętnych. Także przepraszamy, ja ci się wetnę. Przepraszamy wszystkie osoby, którym odmówiliśmy. W tym roku chyba szkolenia z bezpieczeństwa drugiego nie będzie, bo mamy bardzo dużo od Was zgłoszeń dotyczących potrzeb szkoleniowych. Natomiast w przyszłości takie szkolenie prawdopodobnie znowu zrobimy, więc będziemy zbierać kolejne osoby. Jak wiadomo, trudne czasy to nie tylko bezpieczeństwo, to również troska o środki, które są niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej. Chcemy pokazać, że te środki są nie tylko w skarbcach samorządów, że są również u grantodawców, są również w sektorze niepublicznym i można po nie sięgnąć, jeśli się ma odpowiednią wiedzę oraz kompetencje. Dlatego planujemy spotkanie z ekspertką w tej dziedzinie, ekspertką od fundraisingu, od grantów i od metodologii pisania wniosków, może tak to nazwijmy, Małgorzatą Mostek z Warszawy,
którą zaprosiliśmy na 28 marca i szkolenie odbędzie się jak zwykle w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej. I właściwie wydaje mi się, że warto, żebyśmy troszeczkę się wstecz cofnęli, bo ta współpraca z Dolnośląską Biblioteką rozwija nam się bardzo dobrze i właściwie przed chwilą zakończyliśmy wystawę, zamknęliśmy wystawę, którą zorganizowaliśmy razem z Dolnośląską Biblioteką Publiczną, wystawę z okazji rocznicy wojny ukraińsko-rosyjskiej. Tak. I tutaj to było niesamowite, bo to było pospolite ruszenie, które na apel wolontariusza, aktywisty z Poznania, Marcina Staniewskiego, który jest farmaceutą, aptekarzem i wozi pomoc do Ukrainy. On zrobił mnóstwo niezwykłych fotografii, dokumentuje swoje pobyty, po prostu tak jak może za pomocą smartfona, czasami aparatu, ale tych zdjęć ma i dokumentacji ma bardzo dużo. Przekazał nam te fotografie i pozwolił je wykorzystać. Razem z Dolnośląską Biblioteką Publiczną postanowiliśmy przygotować wystawę. Koleżanka, która pracuje w bibliotece, zaproponowała świetny tytuł tej wystawy, Na drugie nadzieja. I faktycznie też ciekawą aranżację tych fotografii, które były w dosyć słabej rozdzielczości, nadawały się w zasadzie do tego, żeby je publikować w formie odbitek, takich prywatnych odbitek fotograficznych, jak się zanosi do fotografa i on po prostu to je wywołuje. I z tych niemalże 1000 prywatnych fotografii została wykonana niezwykła instalacja, którą jeszcze można obejrzeć w sali pod plafonem, czy już nie? Nie, już chcę ci powiedzieć, bo byłeś w delegacji. Nie można już obejrzeć, zdjęliśmy tą wystawę, natomiast co jest ważne, bo o to chodzi w tym, co robimy, czyli w sieciowaniu, we współpracy. Ta wystawa jedzie za chwileczkę do Obornik Śląskich i tam będzie można ją obejrzeć przez kolejne 2 miesiące i właśnie chyba na tym to powinno polegać. No, chwała pani dyrektor Jolanty Łubowicz oraz dla Małgosi Grąbczewskiej, która objęła ten projekt swoją kuratorską opieką i naprawdę zrobiła to świetnie. Do dzisiaj mam w oczach tę instalację i to podejście do tego trudnego, do tej trudnej rocznicy, w którą się spotkaliśmy w Bibliotece Wojewódzkiej. Wszystko od nas, czyli przypomnę o tym, w czym Państwo już za chwileczkę mogą uczestniczyć, czyli koncerty, 3 koncerty, 24 marca, 25 i 26 Waldemar Malicki i Martin Garcia, 26. Zapraszamy serdecznie i zachęcamy też do odwiedzania naszego fanpage'a na Facebooku Dolnośląskie Laboratorium Kultury i oczywiście nasza strona internetowa Okisowa, czyli Ośrodek Kultury i Sztuki okis.pl. Do zobaczenia. Do zobaczenia.